No właśnie, jak to jest, że niektórym się chce więcej, dużo robią, a tobie czasami brakuje tych sił? Jak zmienić to po prostu? No zobaczcie, no przecież wszyscy jesteśmy niby równi, rozwijamy się i tak dalej. Nawet na tym kanale, będąc na specyficznym gronie odbiorców, którzy chcą więcej, chcą sukcesu w życiu. I dlaczego czasami czegoś nie robisz? Zobacz, przyznaj teraz przed samym sobą. W tym momencie napisz w komentarzu swoje postanowienia noworoczne. Jesteśmy już jakiś czas po Nowym Roku. Kontynuujesz? A może jednak było myślenie, że o, wiesz, Emil, sorry, bo mi się dzisiaj nie chciało, bo deszcz padał, bo mróz był, to nie poszłam na siłownię. Bo wiesz, Emil, miałem chodzić tutaj na tańce, bo nie umiem tańczyć, dzisiaj się czuję na weselach, ale jednak wiesz co, wstydzę się. To są wymówki? Serio? Zobacz, myślę, że to nie trzeba będzie już więcej innych takich materiałów tutaj dla ciebie, bowiem zobacz technikę 5-10, to znaczy spójrz na siebie za 5 lat, spójrz na siebie za 10 lat, w jakim miejscu się widzisz i czy myślisz, że to się samo stanie? Czas tyka, moi drodzy, czas tyka, I nie ma miejsca tutaj na jakieś błędy. Są. So. Bo trzeba nauczyć się odpoczywać, i to jest inny temat, ale wyraźny podział na odpoczynek i wyraźny podział na czas, w którym się coś uczysz, w którym coś robisz, w którym wiesz, że te działania może teraz nie przyniosą pieniędzy, ale może przyniosą satysfakcję, fajne przeżywanie, doświadczenia, kontakty, możliwości na e, za parę lat, nawet za parę lat. To jest, moi drodzy, klucz. Zobaczcie, że niektórzy ludzie potrzebują się wiecznie motywować. Dlaczego? Bo oni. Jeszcze chyba nie odkryli, co chcę robić w życiu. Jeżeli ty jesteś taką osobą, która nie odkryła, to myślę, że pewne materiały tutaj sobie zrobimy, bo jednak zauważyłem, że warto pomagać, jeżeli chodzi o tę tematykę. Chyba coraz więcej młodych osób nie wie, co chce robić w życiu. I trochę nie tylko o maturze, nie tylko o studiach, ale powinniśmy również rozmawiać o tym konkretnie sensie. Nie samego życia, bo to jest co innego, ale konkretnie nie zawodów, ale zainteresowań. Jest to trudne. Ale jednak to jest tym motorem napędowym. To jest to, że samemu szukasz tych odpowiedzi. Nie trzeba cię przymuszać do tego, żeby uczyć się języka. W końcu sam rozumiesz z wiekiem, że ten język po prostu musisz się nauczyć tego angielskiego, bo nie czy zarobki bez niego. Rozumiesz? To jest motywacja. Nie jest motywacja to, że myślisz, że wszystkim się chce. Myślisz, że mi się chce. Słuchajcie, nikomu się nie chce. Jesteśmy zwierzętami, leniwcami, leniwe buły jesteśmy. Ale czasami trzeba się. Zdyscyplinować i zmusić. Czasami trzeba zrobić coś, co nazywajmy odpoczynkiem, po prostu. Ale jedno jest pewne: ta granica musi być zachowana. Jest odpoczynek, i jest zapierdzielanie. Ale to wszystko musi być po środku. Nie może to być jak ci wszyscy trenerzy biznesu, co i słucha, szkoleniowcy, coachowie i wszyscy inni, co żyją z tego, że ci mówią, jak masz żyć. To, to musisz sam napisać swój scenariusz, sama napisać swój scenariusz, ale jeżeli, teraz inna sprawa, inne ćwiczenie, jeżeli z perspektywy tych 50 lat widzisz siebie i, i będzie cię to zżerało od środka w tym momencie, że no miałem iść, miałem robić i nie zrobiłem, to już jest połowa sukcesu. To jest najważniejsze. Ambicja to jest coś, co jest rzeczy, które ci nikt nie odbierze, i z tego warto korzystać. Jako ten wewnętrzny motor napędowy, który da Ci możliwości, da Ci paliwo do tego, by dalej się uczyć, funkcjonować, przygotowywać do sesji. Zobacz sesja nic fajnego, mowa o studentach akurat. Czy w ogóle same studia, skończenie szkoły i tak dalej. Ale zobaczcie, że to jest potrzebne do tego i zostawienie tego projektu jako etap w życiu, który nigdy nie wróci. Tak należy to traktować. To Ci może pomóc, bo ja też myślę, że mi się chciało to, czy to, uczyć się do matury, tu coś. Nie chciało mi się. Nikomu się nie chce, ale niektórzy po prostu zaczynają te trak rzeczy traktować inaczej. Do tego potrzebna jest, moi drodzy, odpowiednie nastawienie. Głowa, mindset. Ktoś by powiedział, że to głupie gadanie, takie bla, 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 coś tam, żeby się fajnie poczuć, poczuć zmotywowany i tak dalej. Nie, moi drodzy. Zmiana myślenia umożliwi ci wyścig, nie szczurów, ale wyścig, w którym wyprzedzasz. O te właśnie myślenie swoich rówieśników i może być w innym miejscu, inaczej traktowana, inaczej postrzegane z innymi możliwościami, które po prostu potem wykorzystasz. My często nie widzimy tych możliwości. Pamiętajcie, moi drodzy, pamiętaj, czas jest ograniczony. I jeżeli teraz za 5-10 lat, co mówiliśmy sobie, ta ambicja cię zżera. To ty nie znasz dnia ani godziny. Brutalne, ale my, jako młodzi ludzie, nie potrafimy tak dostrzegać. Piękna życia, że jednak to, że robisz jednego dnia coś na maksa słabego, czego nie lubisz, a drugiego dnia angażujesz się w to, co po prostu kochasz, to jest ta równowaga. I tak został skonstruowany ten świat. Tak został napisany ten scenariusz. Niczym w grze single singleplayer. To jest to. I według mnie nie warto z tym walczyć, nie warto szukać na siłę motywacji. Ona powinna płynąć z siebie w środku, ale do tego jest, trzeba mieć zrozumienie samego siebie, samej, e, samej sobą przed tym, co sobie postanawiasz. Bo jeżeli coś sobie postanawiasz, a potem tego nie robisz w ogóle, jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo osobiste dla ciebie, jak trening, fajna sylwetka na lato i inne tego typu rzeczy, nauka, no to znaczy, że uciekasz przed czymś. Uciekasz, bo najłatwiej jest posiedzieć na TikToku, na YouTubie i, i nic nie robić albo obejrzeć serial. Jeżeli interesujecie więcej o, o sensie życia, o szukaniu siebie, to tutaj masz podcast, który idealnie wyczerpuje ten temat w dłuższej formie i ma sens jako uzupełnienie tego, co powiedzieliśmy sobie teraz.